Podsumowując nasze konkurencje, chciałem ogólnie zrobić whiteboard. Zrobiłem whiteboard, ale zapomniałem, że w Minecrafcie nie ma pisaków, więc nie mogę niczym na nim napisać. A, to że tabliczkę. Tak, w efekcie, no nie tabliczka, ale ja tutaj stanę w ten sposób i będę patrzeć i będę wam tłumaczyć i opowiadać. Co jest na tej białej ścianie? Tak. Pierwszą najważniejszą rzeczą jest to, że zostawiliście ponad 6000 łapek w górę pod poprzednim odcinkiem Łagi, więc... Dziękuję bardzo! Bardzo dziękujemy za... Nie biegaj mi, bo tu się wyświetlają dane! Aga, nie wolno tak przebiegać przez tym. W każdym razie, słuchajcie, konkurencja nasza zakończona. To nie znaczy, że możecie przestać dawać już łapki w górę. Jeśli oczywiście wam się spodoba ten odcinek, również tutaj zostawcie łapkę w górę. A my was witamy w odcinku Minecraft Survival. Pięknie wyświetliło się na tym whiteboardzie, tak swoją drogą. Dobra, whatever. Razem ze mną! Bo ostatnio zapominasz powiedzieć, że razem ze mną w ogóle. To jest przecież oczywiste. Skoro jesteś tutaj na ekranie, wyświetlasz się, jesteś widoczna, więc się... Aga, możemy przejść w końcu do już konkluzji. Dobra, podsumowuj. Podsumowuję. Na naszym whiteboardzie, słuchajcie, w tym momencie znajdują się dane wyświetlone z ostatnich 4 odcinków, z których zbieraliśmy dane. I niestety, ale wygrała Aga. Na szczęście, woohoo! Dziękuję wam bardzo serdecznie za gratulacje te dla ziemniaczki Agi, dla wszystkich. Ja pomyślałem, że możemy policzyć też proporcjonalnie. I też wygrała Aga. Także, słuchajcie, dziękuję wam za wszystkie łapki w górę. Oczywiście konkurencja konkurencją, ale myślę, że czas najwyższy zaczyna dzisiejszy odcinek. I w dzisiejszym odcinku chcemy zająć się troszkę naszymi domkami. Ja już zaczęłam. Tak? Naszym domkiem. Jeden mamy tylko domek. Ale jest jeszcze ten drugi, który na górze tam rośnie powoli, no tak, nie? No tak, racja. No. Ja już zaczęłam tutaj robić remont naszej sypialni. Aha. No. To w sumie tyle, no zburzyłam ściany. A no to gratulacje, gratulacje, no. Pomieszczenie, tylko zastanawiam się, jaki materiał dać. Jakby fajnie byłoby zrobić w taki sposób. Wiesz co, ja żeby tutaj była jakaś ramka. Ja bym najpierw zrezygnował z tego. Dlaczego? Postawił tutaj słupki z bircza i okorował je, a te deski zrobił po bokach tak, o, żeby lekko oddzielić to miejsce. Także słuchajcie, dzisiaj, tak jak mówiłem, zaczniemy robić troszkę nasz domek, przygotowywać nasz domek, żeby wyglądał już troszkę bardziej cywilizowanie, bo jak na razie cywilizowany to zbytnio nie jest, okej, zróbmy tak. Tak? Ciap, ciap, ciap. Super. Ale wiesz co, fajnie byłoby też na górze jakby, tutaj już sufit ma być na tej wysokości. Ja myślę, że możemy jeszcze odrobinę wyżej, ale możemy taki półkowaty zrobić albo coś w tym stylu, możemy zostawić też takie jak jest teraz, tylko jakby w sensie na tej wysokości? To trzeba będzie zamienić. Ja bym zrobił wyżej mimo wszystko odrobinę. Mamy tu miejsce, mamy tu miejsce i można spokojnie umieścić jeszcze parę... Zrobimy tak, można byłoby zrobić tak, że patrz, że tutaj o będzie schodek na przykład, a tutaj o będzie już ten właściwy sufit wyżej, nie? Dobra, i tutaj znowu schodek po drugiej stronie. Tak? Dobra, to słuchajcie, coś wymyślimy, szybko spróbujemy i zobaczymy, czy to będzie ładnie wyglądało, czy nie. Więc oto pojawił się sufit. Ej, to jest niesamowite. I szczerze, teraz wygląda to o wiele, wiele lepiej. Nigdy nie mieliśmy tak wcześniej sufitów w żadnym pomieszczeniu, nie? To prawda. Dobra. Widzisz, trzeba było naciskać po prostu na ciebie. Słuchaj, teraz jest noc, to możemy się przespać w naszych belkach. No teraz to możemy pobudować dalej właśnie, w środku, nie? Czy... A, no dobra, tak, no bo w sumie zobacz, bo tutaj... Się. Ej, czemu nie zamknąłeś drzwi? Przeciąg robisz. Pokażę, nie to, że mamy chcę ci pokazać trik. Spójrz, uwaga. Leżę na środku. Tak? Nie? Nie. Nie? U ciebie nie leży na środku? Nie, czekaj. U mnie leżysz tylko u siebie. Przytulę się do ciebie, uwaga. Hop! Słuchajcie, przytuliłem się do Agi. Nie wiem, czy to widać. Miło. Ej, a jak na F5 biegnę? Ciekawi mnie, czy będę miał... Och, czekaj. Badis occupied. Jeszcze raz. O, czekaj, mogę na F5 to zrobić, tylko próbuję to zrobić tak, żeby... O, dobra, leżę chyba bliżej ciebie. Tak mi się wydaje. To możemy iść spać w końcu? Dobra, dało się, słuchajcie. Ej, ale zapomnieliśmy jeszcze, tu jest jedna ściana. Tak, ale tą ścianą myślę, że później, bo jeszcze nie wiadomo, czy tam nie będzie przejścia albo czegoś, może tak być, w sumie będziemy mieć przechodnią na to. Może armor standy tam postawimy, żeby móc położyć swoje zbroje, których nie będziemy już używać. No dobra. To jest świetny pomysł. Słuchajcie, dobra. Gadamy, ale pora myślę, że przejść do sekcji komentarzy. Dajcie Pumbie tego czerwonego grzyba, żeby odzyskał HP. W ten sposób też można rozmnażać hogliny. To jest świetny plan w ogóle, żeby sprawdzić, bo rzeczywiście, skoro one żyją w tym czerwono-grzybowym lesie, wezmę kilka tych grzybów, zobaczmy, co się stanie. Ale ciekawe, czy Pumba nie zginął w ogóle? A czekaj, bo tu nie tak się wchodzi. No, a właśnie, czy on jest tam jeszcze? To jest pytanie, nie? Nie słyszałem żadnego chrumkania. Słuchajcie, co jak on zniknął? Halo, Pumba? Nie! Humbert! Jest? Nie ma Humberta. Może uciekł. Może wlazł na lawę i go ten... Nie, myślę, że się wspiął i uciekł z powrotem do netheru. Może tak być. Dobra, załóżmy, że tak było w takim razie. Plus, dodatkowo, kolejna z rzeczy, ogólnie, jest taka jedna rzecz, w sensie ten efekt, który miałaś ostatnio, to nie jest efekt, który miałaś z netheru, to jest glowing efekt, którego teraz nie widać, bo mamy shadery po prostu, wiesz? Ale to jest efekt glowing, który dostaje od twojej strzały świecącej złotej. Tak, miałam glowing strzały, Spectral Arrow, dlatego dostałaś ten efekt, dokładnie, ale nie wiedzieliśmy, o co chodzi, dzięki. Agu i zio, ten blok trzeba przepalić w piecu, a następnie skraftować go ze złotem. Dobra, trzeba zobaczyć w takim razie, co się z niego stanie. Z Ancient Debris. Aż dwa mamy? Mamy dwa, tak, tak. Jeden był w skrzynce w bastionie, a drugi wykopałem no zaraz tak, przy tak, tym. Tak. Mamy Netherite Scrap. O. Ej, to jest fajne. No, ciekawe. Ja myślałam, że to już coś z tego wyniknie takiego fajnego, a nie scrap. Trzeba znaleźć jeszcze dwa i dopiero wtedy będziemy mogli coś skraftować z tego, słuchajcie. Ale okej, okay, że... dobrze wiedzieć, że musimy to przepalać. O, dostałem receptę. Odblokowałem receptę. Mogę w tym momencie sobie... Nie mogę jeszcze netherite'u skraftować. Dobra, czyli jak będę miał już wszystko, to wtedy będę mógł skraftować prawdopodobnie. I chyba, że piszę sztabkę, ingot też nie ma. Bo prawdopodobnie brakuje mi jeszcze materiału na to, żeby ją skraftować do końca. Może tak być. Chociaż nie! Mam! Masz? Jest crafting, tak. W dowolnym ułożeniu, czyli shapeless crafting. 4 netherite'u i 4 gold ingoty musimy wsadzić. I wtedy mamy netherite ingot. To trzeba byłoby wybrać się na poszukiwania netherite'u. Dobra, to w takim razie wybierzemy się na poszukiwania netherite'u. Ale myślę, że ogólnie trzeba będzie najlepiej chyba połazić po bastionach, bo to będzie chyba szybsza metoda do znalezienia, tak. Nie? Dobra. I ostatni komentarz na dzisiaj, czyli pigliny i hogliny boją się portalu, pumby boją się portalu. Ogólnie dziękujemy wam bardzo za tą informację, nie wiedzieliśmy boją o tym portalu, wcześniej. Teraz tak, już wiemy. Ale tak, wiemy, że Szymek testował, bardzo fajnie, dobrze wiedzieć. Dziękujemy wam bardzo, słuchajcie, komentarzy na ten temat było 1 000 000. To co, zalepimy w końcu tą dziurę tutaj? Tak, czas najwyższy, dlatego wchodzę już na górę i wiesz co, chcę zacząć budować tutaj to jakby takie drugie pięterko, czy coś w tym stylu. Ten dzwonek trzeba przestawić na zewnątrz, wiesz, jak go zabiorę. Poczekaj, czekaj, jeszcze chwilę, zaraz będziemy myśleć, gdzie jest zewnątrz, a gdzie nie. No jak to tu jest zewnątrz? No dobra, dobra, poczekaj, bo na razie nie widzę go jeszcze, w którym jest miejscu, tu pode mną? Pod tobą, tak. Dobra, to zaraz zejdę i zaraz zobaczę, wiesz co, ogólnie w dzwonek. Na razie plan jest taki, żeby 2, 3, 4, zrobić coś takiego. Aż tak? No, to mamy taki ogolimy to. Tak, tak, oczywiście. Dobra. Okej, raz, 2, 3, 4. Musisz to tak nie zobaczę, czekaj, chcę zobaczyć z zewnątrz, jak to wygląda. Myślę, że będzie wyglądało fajnie. I teraz trzeba połączyć właśnie jeszcze więcej tego stone bricka. Myślę, że możemy go zrobić na przykład tak. I na środku tak. A tam z tyłu będzie... dziura? Nie, tam będzie oczywiście birch w dalszym ciągu. Wiesz co, może postawię go od razu. Ale czekaj, to ja postawię. Ale nie, bo ja chcę nie deskę, tylko tego, tylko loga tutaj zrobić tak ładnie. On będzie wtedy fajnie wyglądać po drugiej stronie. Zróbmy go tak. Dobra, ja muszę sobie zrobić siekierę, więc ty pracuj. Dobra, to będzie fajne. I teraz, słuchajcie, stawiamy tutaj jeszcze ściankę, no i już będzie daszek ładny i będziemy mieli wejście do naszej budy. A tutaj, o, jeszcze nad tym, nad naszą sypialnią myślę, że również zbudujemy jakiś taki daszek. Oto i nasza ściana. Wygląda fajnie, nie? No myślę, że bardzo ciekawie, bardzo fajnie komponuje się ta brzoza z tymi kolorami. A jakby tak zrobić tutaj okienko i okiennicę w tym okienku również, tam na środku. Na górze? Pewnie, jak najbardziej. Dobra, to weź przygotuj w takim razie takie same okiennice jak w naszej sypialni. Dobra. I zrób ich 4, żeby po dwóch stronach. Dobra. Będzie wyglądało dziwnie, no bo teoretycznie nie da rady zamknąć wszystkich, ale będzie fajny efekt dawało. Nieważne, myślę, że to jest to, co powinniśmy zrobić. To będzie wyglądało naprawdę interesująco. Dobra, to weźcie tam postaw szybciutko, ja tutaj jeszcze tylko dostawię ostatnie logi. No i już na tej wysokości będzie można robić daszek. Zaraz robimy zarys daszku i już będziemy mieli zarys ogólnie naszego domku. Bazy, przepraszam, bazy, tak, bo to będzie baza bardziej niż domek. No dom. I co, szkło czy szyby? Szkło. Nie, szkło, tylko patrzę, czy mamy. Powinniśmy mieć jeszcze trochę szkła. Super. Dobra, to ja, uwaga, będę szklarzem, wstawiam szyby. Uwaga, no. Poczekaj. No, czekam. Dałoby mi się rusztowanie, wiesz, bezpieczeństwo przede wszystkim. No, słuchaj, są rusztowania w Minecrafcie, nie? Pięknie, no wygląda super. Wyglądam jak panienka z okienka? Tak, dokładnie tak. No dobra, słuchajcie, czas najwyższy zrobić jakieś gzymsy. I czas najwyższy zrobić jakiś daszek. No i ściany boczne, bo to jest... nie możemy zrobić tak, wiesz, jak w westernie. Ale nie możesz zacząć budować... Ja wolę zrobić jak w westernie, kiedy masz właśnie atrapę. Nie możesz budować od razu całego budynku, nie wiedząc, jaką będzie wyglądać. Sobie trzeba zrobić zarys, nie? No Okej, westernowa ściana przygotowana. No wygląda fajnie, całkiem fajnie, podoba mi się. Dobra, teraz tylko trzeba jeszcze zarys tego dachu zrobić, jakiś ładny. I wiesz co? No. Ej, z tego nowego drewna też są guziki? Ej, nie wiem, nie sprawdziliśmy tego, ale poczekaj, bo ja mam przy sobie Crimson Planks i możesz to sprawdzić. No to weź pokaż, rzuć mi od razu, chętnie sprawdzę. Daję ci tylko jedną, żebyś nie zrobił 18 guzików. Tak! Dobra, daj mi jeszcze 3. Okej. Jeszcze jedno. A dobra, wiem. No, dobra. Okej. Słuchajcie, guziki. Guziki! Są guziki! Wow. Ej... To jest sztynks, muszę powiedzieć. Ale dobra, to było dziwne, gdyby nie było, bo widzowie nam mówili, że już są wszystkie rzeczy, które były drewniane, również z tych nowych bloków, nie? Więc to całkiem logiczne, że... Fajnie byłoby, gdyby poza kolorami płotków różniły się jakby wzorem. Tak jak masz wzory tutaj... płotków w sensie, tak? Tak jak masz trapdory różne, tak żeby płotki były różne. To byłoby fajne, no, ale myślę, że nie ma co przekombinowywać. Dobra, słuchajcie, ostatnia rzecz do zrobienia teraz, czyli zarys dachu jakiś ładny i myślę, że mamy wstępnie gotowy zarys, na podstawie którego można cały dom zbudować. Ej, wiedziałeś, że te liście da się zbierać? Które? Te grzybowe liście. No oczywiście. Jakoś tak tego nie ogarnęłam, ale te liście też mogą być fajne w projektach. One mają strasznie szumowatą teksturę, jak dla mnie, wiesz? No ale płytki w formie mozaiki. No, może jakby zrobić szachownicę z tego i z jakiegoś innego materiału, to fajnie by wyglądało, no, ale nie wiem. Szczerze, na razie nie widzę jakiegoś większego zastosowania dla tego. Tak wygląda ściana. Idziemy w górę i oto zarys dachu. Ogólnie tak, właśnie tutaj mamy drobny spór, bo musimy zdecydować, jaki materiał wybierzemy na dach. Można byłoby ogólnie pokombinować trochę z tym. Patrz, to wygląda bardzo ciekawie. Mamy jeszcze to ewentualnie, nie? Mamy trzy jakby te główne kolory. Chcieliśmy go zastosować, żeby on był też pokryciem dachu, bo to będzie dawało nam naprawdę fajne połączenie kolorystyczne. Dobra, to jest wybór do was. Który z materiałów wybieramy? Który będzie najfajniej wyglądać? Czy robimy z grzyba, czy robimy z deski, czy robimy z loga? No, powiem ci, że wyszła klasa. No, o kurde. Wygląda jak taki, wiesz, zamek. No, a jak jeszcze będzie wieża, to już w ogóle będzie zamek. To słuchajcie, jest zadanie dla nas główne. Pierwszy raz w życiu skończyć naszą bazę, domu, cokolwiek, co to będzie. Tam jeszcze deska jakaś się unosi, no, ale trudno. No właśnie, marnotrawstwo materiałów trochę. Może ją zestrzelę, uwaga. Można? Chyba nie. I teraz zmarnowałem też strzałę. Trudno. W każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Tak wygląda oto nasza nowa hacienda. Jak wam się podoba, dajcie znać w komentarzach. Dokładnie, wybierzcie, pomóżcie nam wybrać również materiał na dach. I myślę, że zrobimy live streama po prostu zbudowania wszystkiego dokładnie w tym stylu. Dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie obowiązkowo łapę w górę tutaj. Już konkurencja pod moim odcinkiem. Ale możecie dalej zostawiać łapki w górę, więc będzie miło bardzo. Będzie nam bardzo miło. Zwłaszcza, że słuchajcie, już kilka odcinków z naszej serii Survivalu przebija w tym momencie 10 000 łapek w górę. Bardzo jesteśmy za to wdzięczni i super byłoby, jakby kolejne odcinki również osiągały podobny pułap. Dzięki wielkie za oglądanie jeszcze raz. Cała seria Survivalu na ekranie końcowym. Trzymajcie się, na razie i cześć. Pa, pa!